Ej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na kolejny odcineczek Farminga 17. Oczywiście Lipinki 20 lat wcześniej. Dobra, w dzisiejszym odcinku musimy trochę posprzątać, bo ja już tutaj, jak widać na załączonym obrazku, porobiłem robotę do końca. Powyżynałem drzewa, część drzew już wywiozłem, część drzew trzeba wywieźć. Te pięki, kurna, problem jest taki, że nie da się niżej obciąć. Coś tutaj są pobugowane, te drzewa. Nie dało się ich niżej ściąć. No ale trudno, dobra, podjedziemy, bierzemy się za załadunek tego i trzeba to będzie wywieźć. Tam jeszcze trzeba będzie porżąć pewnie troszkę. Mam nadzieję, że się uda. Dobra, to jeszcze wrzucę. Kurde, nienawidzę drzewa w tej grze. Ale ktoś zrobić to musi. No, złap. Z tymi pniakami jest straszny problem, to jest masakra. Dobra, tu się przecięło, jeszcze tego grubasa by się należało, ale to za chwilę. Kurde, za niskie, jeszcze nadprzepa jest wysoka. Mało będę mówił, bo mnie cholernie boli gardło, ledwo żyję dzisiaj. Zastanawiam się, czy najpierw samych tych grubych nie nawalić i nie jechać, a czekaj, bo tego pilnika też rzucę, bo on później zostanie. O, to szpanie, moc piekielna. Jak to tu wygląda? Dobra, w miarę dobrze chyba. Chyba się uda dowieść. Bo tego dziadostwa jak nawalę, to zaraz będę miał pełną przyczepę. No, o ile nawalę. A parę tych drzew do wywożenia jest. Także parę grosza zarobimy. Dobra, to trzeba jakoś trochę pociąć. Nie wiem, co z tymi pieńkami zrobić. Spróbuję tą maszynę wydzierżawić i może nam radę je wyciąć, ale wątpię, bo one są cholernie wysokie. A, to jedno znikło. Chociaż powiem wam, że wolę drzewo tu 17 niż 19. To mnie jeszcze gorzej denerwuje.
A tych drzew jest parę, a roboty nie zaczynają, jak drzewo leży. No i prawie pełno będzie. Przepraszam, ale tak, taki będzie niestety odcinek zakaszlały. I daleka droga na tartak. Mam nadzieję, że to nie pospada. Zresztą z przodu to jeszcze można by było dorzucić, kurde no. Ja będę jechał z zewnętrznej, bo żebym nie gubił, znaczy jak zgubię, to żebym widział, zobaczcie, tam jeszcze tych drzew trochę leży. No tego grubego, grube jeszcze wrzucimy stąd. Zostanę na górce już. Klinik, bo klinik później mnie tu będzie drażnił. To nie wiem, gdzieś tutaj może jeszcze wejdzie z tyłu. Aby tylko nie spadło. Kurna, tego klocka to chyba trzeba będzie przeciąć. Dobra, daliśmy radę. Aby mi tylko dał radę nagrywać do końca. No to by mogło jeszcze być. Już więcej to pewnie nie wrzucę tam, bo będę gubił. No mogę mieć problem. Dobra, jedziemy z tym, co mamy.
przy tym sklepie, to trzeba uważać, żeby jak jechać, jak nie wyraz ze sklepu. Obycie krwi to może być różnie. Ale wjechał. Kurwa, nie wcofnę tam. Ale obiadę, to dobra. Tylko że on skręt ma trochę lipny, to może być problem z objeżdżaniem. A tu jest troszkę ciasno. Pięknie, pięknie. Także patrzcie, już parę grosiaków znowu wpadło za drzewo. I to całkiem nieźle. Także jedziemy po następne. Taka mało rolnicza robota dzisiaj. No ale taką robotę też trzeba zrobić. Widzieliście debila naćpany, jakiś prosto pod koła się pakował. Czekajcie, gdzie ja mam, kurde, tu jest. Dobra, bierzemy się za resztę, bo tu, kurde. To jest smutna robota. No ale zrobić ją muszę, no. To przy okazji jakieś pieniądze wpadną. Łapaj. Dobra, teraz to trzeba jakoś, może by na pół tylko. Nie lubię używać piły spalinowej, jak mam player kamerę.
Chory jestem, ale kurde, mam akurat wolny dzień. Przypasowało nawet, że jestem chory w wolny dzień, nie w robocie, bo masakra. Z gorączką jeździć tu już nic gorszego chyba nie ma. Ale akurat mam wolny dzień. To sobie mówię, ponagrywam troszkę. Tylko, że kurde, z tym gadaniem u mnie dzisiaj to może być naprawdę duży problem. No ten jeden może być za długi. A może nie? No troszkę długi jest. Trzeba skoczyć tam i go tu dziawnąć. No, idziemy po następne. Jak tu wjechać, ja się zmieszczę, zmieszczę się chyba. Dobra, rzucamy to dziarostwo, żebym się zaraz nogi na tym nie złamał. Teraz treściwe. Dobra, wpadło. A to mi się skulguje. Nie kulgaj się. Kawał kloca. Ale to suche to. To próchniactwo takie jest, dlatego na krótkie pocięte to było tak, no by może uciął dłuższe, to by na deski poszło, a tak to takie próchniaste to na co to może iść. Dobra, to trzeba będzie znowu dziabać. No jeszcze jedna. Tamten mierzyłem, drugi ucięło. Dobra, ładujemy. Panie kochany, zobaczmy jak to w ogóle wygląda. No tutaj jakbym kurde to rzucił trochę tam. To trochę tu. O. Tego rozsochacza tak trochę dał tu. No to zaraz inaczej będzie wyglądać. Właśnie tam. No kurde, jak ja tak będę rzucał. Chyba, żebym z tamtej strony może nawalił trochę.
Masakra z tym chrupskiem. Przepraszam was bardzo, ale tak czasami musi być, no. Ja powiem wam, że dwa dni mi ten sejf tak czekał, kurde, żeby nagrywał. I kurde, no. Cały czas coś się wydarzało, że kurde, no nie mogłem się zebrać, żeby nagrać to. A kurde, drażniło mnie, że to drzewo tu leży. I powiem wam seryjnie, kurde, mimo to, że to jest gra, to strasznie mnie to drażniło, że to drzewo tutaj zostało, no. Na tym polu. Ja już taki jestem. No ale siła wyższa. Tomek zakupił Far Cry 5. Gramy sobie na multiplayer. Powiem wam, kurde, grałem Far Cry 5. Fajna giera. Ale to, co się dzieje, jak się gra na multiplayer, to jest masakra. Ja tu muszę, kurde, nagrać wam odcinek. Zobaczcie, jak to naprawdę genialnie to wygląda. To jest coś pięknego. Jak my gramy, jak my się, kurde, wygłupiamy, jak my tłuczemy. Jak to wygląda teraz? Kurde, może by tu jeszcze coś dorzucił. Bo ja tego... To przerzucę troszkę tu. By mnie spadło. Może by tam podjechał do tamtego i tego grubego dołożyć. Mi się wydawało, że klin został. Dobra, nie będę go gasił. Muszę, kurde, chyba w ten sposób, bo... Dobra. Tutaj jeszcze można by było dorzucić, tylko... O, zaraz to narobię. O, jakie rosochate, kurde, na co to się nadawa? Na nic nie nadawa. Ani z tego deski, ani nic. O, teraz tam siupnął. Czekajcie, to trzeba troszkę poprawić. O! I będziemy zaraz jechać. Hop! I na łeb. Ułoży się jakoś. Dobra, chyba nie spadnie, co? Dobra, jedziemy. W 17 mi pasuje to, że kurde, kierownica idealnie mi współpracuje z grą. Działa mi te wszystkie wibracje i tak dalej. Działają mi silniczki, mam opór, mam tu wszystko tak jak trzeba. W 19 tego nie ma. Działa mi to po prostu. Koło kierownicy jest luźne i tyle. No kurde, spadnie mi to jedno. Nie chciałbym, żeby komuś na kopyta spadło na wsi, bo by mnie kurna zlinczowali. No. I cieszy mnie to, że tutaj na przykład działa mi automatyczne wyłączanie kierunkowskazu. Tego w 19 nie ma. No i tak, takie jest moje zdanie, że na razie póki co 19 do 17 się nie umywa. A jeśli chodzi o mody na polską serię też. I nawet jak mówiłem na początku, że będę grał w 17, chociaż czasami tak jestem, miałem stanie mieszane, bo mówię, kurde, wchodziła 17, to każdy mówił, we, będziemy grać w 15, a później jak już ta 17 biła, to nikt nie grał. Tak tutaj, jak widać na załączonym obrazku, ja w tą 17 gram i jeszcze długo będę grał.
I tak Tomek się ostatnio dopytywał o modyfikację, widziałem, że chyba też ma chęć jeszcze tutaj ze mną pograć. Także nie byłoby źle, jeśli chodzi o save z Cantabrii, mamy cały czas, ja muszę zajrzeć tam na ten save, zobaczyć co, jak co tam, jak tam. Dobra, sprzedajemy i zostały tam jeszcze chyba 2,5 drzewa do zwiezienia. No i sprzeda się. Patrzcie, pięknie. 11 tysięcy dostaliśmy za ten kawałeczek. Ogólnie to wejdźmy sobie może w te statystyki, gdzie tu są te pojazdy, finanse. Tutaj nowe pola, zasprzedane drzewo, proszę bardzo, 51 tysięcy już jest zarobione. I nawet wszystko mi w tym odcinku idzie i nawet jeszcze nie pierdzieli, to nie jest źle, powiem wam, że kurde, no ta mapa nie jest dla mnie życzliwa. Ani tu, ani w 19. Zawsze jakieś problemy się zdarzają. O! Heniek już widzę ma dosyć. Nie będą mnie te gałęzie denerwować, mam jeza. Jak przejeżdżam, kurde, no to gałązka, żeby kolizję miała, no. Wiecie, bo tu gdzieś zostało chyba. Dobra, ładujemy następne końcówki i rozsuwamy, zostało nam jeszcze 2,5 drzewa. Jednak trzeba kroić na 3, to lepiej więcej wchodzi tego drzewa. Te czubki powrzucać. Teraz to trzeba przekroić. No i tu jeszcze. Czekajcie, nie, bo tu tutaj to coś, ten muszę ściąć. Czy on jest przecięty? Jest. Dobra, ładujemy dalej. No i parę grosiaków będzie, kurde, i to całkiem niezłe pieniążki.
Evet. Ha, czyli pociąłem wszystkie. Jo, cię kręcę. I tak pójdziesz na tartak, i tak pójdziesz na tartak. Nie uciekaj, bo nie ma sensu. A taka robota to by się bohatemu podobała. Znaczy się Pawłowi, osy bratu. On lubi z drzewem się bawić. Miałem też nagrać sąsiadów z 19, ale kurna, co bijem. Już powiem, że od wczoraj cały czas na okrągło leje deszcz. Zacząłem żniwać, zaczął padać, musiałem przerwać i cały czas pada deszcz. Mi zostały te dwie kubki do zabrania. Kurde, pewnie nie wejdzie mi naraz. Kurna, na pewno mi to naraz nie wejdzie. Hop. Wlazło. Wlazło. Dobra. Te króciaki. No przesuń się trochę. Kurde, co to takie gówno rozchochate tam będzie wystawać teraz. Właśnie tu przyczepę. Czekajcie, tak, to tam wrócić. Nie no. Na burtę to nie, bo pognę. No wiedziałem, wiedziałem. Układanie takich rzeczy na przyczepie to jest masakra. No dobra, to sobie może tak zostać. Miałem zrobić krótszy odcinek, wrzucić, wywieźć ze dwa drzewa, resztę poza odcinkiem, ale kurde, mówię, będziecie przynajmniej widzieć, że tutaj nic nie kituje, te pieniądze skądś się biorą. Nie lubię dodawania pieniędzy, nie chcę dodawać pieniędzy. Po to tutaj gram, po to się tu bawię, że chcę się sam dorobić i cieszyć się z każdej złotówki. Mam piłę, to od razu pobiegnijmy sobie tam, zaraz tamto też pokroję na krótkie.
No, łap ten u góry. O, pokrojone wszystkie? Chyba tak. Zapierdzielamy teraz do tamtego. Tylko ja nie będę latał dookoła. O, nie, nie. Tutaj to ja się muszę nakręcić, o i tutaj to kierownica. Czuję, że ja tą kierownicę mam. Dobra, wrzucamy to. Pyt. O, z tej strony będę miał bliżej. Lepiej, łatwiej. Może niekoniecznie, ale... No i na łeb. Mówię, odcinek z 15 minut taki nagram, bo gardło mnie boli, kurde, ledwo gadać mogę. Bo pełwy mi szumi, bo to wiadomo jak to gorączka. A tu już wyszło jak zawsze te moje 15 minut. No ale nic na to nie poradzę, ten typ tak ma. No taki rocznik chyba jest, ja wam powiem. Możecie spytać, jak nie mnie, to spytajcie nawet czy Bohuna, czy Dandiego, czy da się takie odcinki zrobić po 5 minut. Nie, no nie da się. My po prostu nie umiemy grać krócej i koniec. Jak już coś się robi, to się trzeba robić porządnie. No. Dziadu jeden. Tu właśnie. Co to tutaj ja bym podpalił, żeby sobie leżało i już tam. Zabierz na ognisko. Takie suche, cienkie, to eleganckie ognisko by z tego było. No, skikaj. Powiem wam, bo czasami ten mój Heniek tutaj to jest taki jakiś... Nie ma rawy, no. Wszystko na jednej stronie. Żeby mi tu zaraz nie pospadało. Coś czasami się tutaj to mi... Ten chłopek tej, w tym ciągniku mi się robi taki za wysoki. Tylko, że pewnie mi się nie zmieści na raz całość. Obawiam się, że się nie zmieści, bo jest to takie rozsochate. Tutaj jakby gdzieś to tak... Tu... Tego z tamtej strony... Tu... To trzeba sprzątnąć, żeby mnie się tam później kurna gdzieś tam nie dostało. No mu nie, no nie, 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 no nie, 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 nie wiecie, że z tym. Dziadostwo tu będzie leżało. Dobra, teraz tak, to. Kurna, no nie, nie włożę, nie zmieści mi się to. Tam też, kurde, te takie rozsochate tu na brzegu leżą. Dajmy to może do tyłu. Może nie spadnie, tu jeszcze przód mam ładnie wolny.
Złapie czy nie złapie? Tak, chrup przez burtę mi przełazi. No ale to wiadomo, to jest gra tylko. Jeszcze kawałek. Tu. Zmieszczę czy nie zmieszczę? No, tytuł odcinka. Zmieszczę czy nie zmieszczę? No, ale coś mi się widzi, że nie zmieszczę. Bo tu już się robi dużo. Ja bym to pokroił na takie kanki małe, to bym to może i wywiózł naraz. Ale coś czuję, że mi się to nie zmieści. Jeszcze kurde spadło. No. Jezus Maria, 40 minut odcinka już. A ja nie tnę, nie kroję, nie wycinam. Jak coś na lamie, tak wszystko zostaje. Zastanawiałem się nawet nad tym, czy intro dawać, bo jakieś intro by się może przydało, czy coś. Ale doszedłem do wniosku, że po prostu ja tamten stary pecet zamordowałem niczym innym jak renderowaniem. Czy ostatnie drzewno jest w ogóle? No tak wygląda. Tak, ostatnie drzewno jest. He! Zamordowałem kartę graficzną właśnie renderowaniem i tak mi kurde troszkę nie chce się, kurde, no żal mi tego peceta, żeby renderować. Musiałby to ciąć, te materiały wtedy. Chociaż sam montaż jest bardzo fajną zabawą, ale później to renderowanie, no. Wtedy już nie nagrywałbym OBS-em, pewnie tylko Actionem. Pliki byłyby ładniejsze. Wlazło mi to. Aby nie spadło, bo ten jeden ma chęć chyba. Trzeba będzie chyba z zewnętrznej kamery jechać. Czyli taki zakatorzony, zachorzały, czekajcie, muszę się napić, bo... I w pole poszedł, no. To jedziemy. Kurde, może nie spadnie. Ale ledwo idzie, zobaczcie, aż kopci na czarno. Pod tą górkę. O kurna, wiedziałem. Pospadały. Dobra, zostaw mnie na razie tu na środku, i tak tu nikogo nie ma. No, dwa sztuki spadły. I to te cienkie, kurde. Czy co, ja je położę przy drodze, bo... Tu jak rzucę, to one i tak mi spadną pewnie. A może i nie. Tylko że teraz mi ten gruba z tyłu spadnie. Nic tam nie jedzie, nie jedzie. Chyba trzeba będzie jechać z zewnętrznej kamery. Tylko tu są kolizje, kurde, na drzewach.
Ale nawet fajna bryczka, ładny. Kurde, czekajcie, poteczka na miniaturkę. Dobra, płata na miniaturkę. Kurde, ładnie to wygląda. Tak, na wszelki wypadek jeszcze jedną. Może nie spadnie. Jeszcze będę widział, jak będę wracał. No mam nadzieję, że chyba nie spadło nic. Problem jest z tym, że te... Że te gałęzie mają kolizję u góry. Po prostu może mi ściągnąć. Może zaważyć i wypieprzyć mi całą przyczepę w kosmos. No to niestety jest tylko farming. Patrzcie, jakie piękne pieniążki, 180 tysięcy zostało. Ale jest jakiś... Blać, co chciał spaść, a teraz został. No. Pusta, pusto. No, na szczęście. O, luka, czy tam nic nie zostało? Alem się tu wyłamał. Zmieszczę się przy tej bramie, zmieszczę się. Przy okazji zobaczymy, czy nic tu nie leży. No i co, zobaczcie, jakie eleganckie pieniążki. No nie, będę robił przecież dwóch odcinków z wywożenia drzewa, nie? Raz na jakiś czas taki dłuższy. Dobra, niech on stoi. Działają mi tu? Działają. Dobre, to tylko ja. Pani, potrzebujemy coś takiego jak... Kurde, czekajcie, gdzie to było? To będzie gdzieś w sprzęt leśny. Leśny sprzęt. Tu jest. To będziemy potrzebować. Wypożyczyć, bo ja nie chcę tego kupować. Dobra, ja to jest. Stoi tu, stoi. Kurde, ja tu rozrzutnik jeszcze muszę zatargać do chałupy. Stoi tu już, zardzewiał mi. Znaczy on był zardzewiały, jak go kupiłem. Ale to przęcior jest, panie. Wypożyczają takie funkelnówki sprzęty, kurna to. Mnie? Czy ja, to on będzie, bo to będzie tak wyglądać, o, za chwilę. No, a tak jak ten Fiat tam, czy tam co to stoi. Co to stoi, to tu. Jaki Zetor stary chyba. Matko, to już jest na kapciach, to się już nie nadawa do niczego. O, tamta też kicha. Ty gdzie mnie po kołach? Ty jakieś duchy tu chodzą. Dobra, jadymy stąd, bo tu źle się dzieje w tym. Życie ciebie niemiłe, ty. No, teraz będzie można wziąć, kurde, skończyć robotę, tam skultywować to wszystko i dbać się za siebie, a nie tam.
Ja mam chyba jeszcze prasowanie. Aha. A mnie tutaj zarzuciło. Sio kury. Dobra, to zostaw mi ta, jeszcze tu prasowanie mam. Tam jest prasowanie. Matko bosko. Trzeba to sprasować, będzie zwieść albo sprzedać. I tak, tu jeszcze z moich pól, co tu jest. Tutaj już jest zebrana kuku. Tego się pozbędę. Tutaj oborniczek trzeba będzie rozwalić, ale to już jest kultywowane. To nie, tylko tam nad, po kukurydzy. I tutaj po kukurydzy. I 60. I tu jest zasiane minile. Przecież ja tego nie siałem. No ale... A bo to PGR-owcy jeszcze posiali. Dobra, to tylko nawóz trzeba będzie sypnąć. Dobra, to wszystko wiadomo. Dobra, także my się widzimy w kolejnych odcinkach. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam was. I gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia. Cześć.